nazywam się Agata Wróblewska-Borucka, zajmuję się malarstwem i rysunkiem, dorywczo rękodziełem. Bardzo jest to wielką moją pasją. Moje prace można oglądać w Gdańsku, na różnych imprezach typu wernisaże i wystawy. W Bibliotece Wojewódzkiej Publicznej imienia Korzeniowskiego w Gdańsku głównie. To są miejsca, w których się wystawiam. Miałam wystawę również w Filharmonii na Łowiance kilka lat temu. No, staram się pokazywać i przedstawiać swoje malarstwo szerszemu gronu osób, również w internecie. Tak, ten naszyjnik jest zrobiony techniką haftu kotalikowego, tak się nazywa technika, w której tworzę biżuterię. Są to połączone elementy kaboszonów z masy perłowej, taką szarą perłową. Jest jeden element hematytu. Który? Ten pośrodku bardzo taki lustrzany, to jest bardzo ciężko tak naprawdę zrobić fotografię, żeby się nic nie odbijało. Obszyte te elementy są szklanymi kryształkami facetowanymi algi, drobnymi koralikami japońskiej firmy Toho. Są to najwyższej jakości koraliki stosowane w rękodzielnictwie przy tworzeniu biżuterii. Robimy? Alza Dzieszkę. Ekspozycja, tak? Tak, tak. To jest pani stoisko? Tak, razem z koleżanką. Razem z koleżanką. A co może pani powiedzieć na temat tego stoiska? Misie szydełkowane, z uszytymi ubrankami, grzechotki, różne wyroby z wełny czesankowej. Tutaj mamy stoisko również ze sznurkiem bawełnianym, tak? Z różnymi produktami ze sznurkiem, ze sznurka. Bardzo fajnie, no dziękuję. Przyjechałam
przyjechałam tutaj ze swoją biżuterią, zaprojektowaną i wykonaną moimi łapkami. Biżuteria nazywa się biżuterią solarną. Pracownia istnieje od 1992 roku. Pierwsze wzory, jakie powstały, to takie, były inspirowane takimi bardzo archaicznymi symbolami słońca, stąd nazwa biżuteria solarna. Pierwsza biżuteria była wykonana z mosiądzu, potem do mosiądzu dołączyła alpaka, tak zwane nowe srebro, stopu szlachetniony, bezmiklowy, bezpieczny dla ciała. I to są te dwa metale, którymi się zajmuję, które obrabiam. W procesie tworzenia powstały nowe ścieżki w mojej biżuterii i steampunk, gotyk. Jest szeroka gama wzorów. Serdecznie zapraszam. Można mnie... Miedziane opowieści, biżuteria z prawdziwych kamieni i z miedzi w oksydowanej formie. Tutaj mamy agaty, kwarce, ametysty, kryształy górskie. Także to jest akurat jaspis cesarski. Ten, na przykład mamy karneo. Tutaj mamy z turkusem, taki dosyć duży. One są wszystkie regulowane, także na każdy palec pasują. Jest piękny, niewielki agat, ale jest tak misterna robota, bo to jest techniką wire wrappingu i to jest naprawdę bardzo pracochłonna technika. Także no, kilka godzin zabiera zrobienie takiego wisioru. Kilka godzin, tak 8-10 godzin.